Cześć, witajcie. Ja jestem Artur, a to jest kolejny odcinek najgorszego gracza na świecie. Co ja to kurwa robię? Dzisiaj zagramy sobie w Deep Fear. Nie wiem nic o tej grze kompletnie. Wiem tylko, że jest demem w stylu PlayStation 1. No, zobaczymy sobie, zobaczymy. I że jest myszka, okej. O, zniknęło. Where the fuck am I? Witam w dupie! I zapraszam! Where is everybody? Go ahead! Dziękuję. To mi na pewno poprawi humor. Dobra. Tu mogę iść? Nie mogę. Jezus, ruszamy się po prostu, jakbyśmy się zesrali w kacie, naprawdę. Help me, tam chyba było napisane. Wszystko zamknięte. Halo? Durny są zajęte! Obrazy, które w sumie nie wiadomo co przedstawiają nawet specjalnie. To zamknięte. Ciekawe czy tutaj będzie otwarte. Nie! Dobrze, dlatego mamy straszne czerwone drzwi. Pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli gracie w jakiś horror, to straszne czerwone drzwi muszą być. I jeżeli nie ma strasznych czerwonych drzwi, to nie jest horror. Horror. Okej. To nie ja. To nie ja. On sam sobie tam poszedł. Albo ona. Nie wiadomo w sumie. Aha, no dobra. Nawiązanie do Resident Evil to zawsze spoko w sumie. No dobrze. O, szybciej się poruszamy. Bardzo mnie to cieszy. Tu zamknięte, tu zamknięte. Ciekawe, czy tutaj będzie otwarte? Ty, a może tutaj będzie otwarte? Chyba nie. No dobra, tu? Nie. Tu nie. Który to kurwa? Zajebać ci z buta, tego strzała prychnego, jak kung fu panda? Które to? Ty? Nie. Ty? Nie. Ty? Oczywiście, że nie. Też nie. Ty mnie w chuja mnie robicie tylko. Zamknięte, zamknięte. Wszystko wyzamykamy. Wszystko wyzamykane. Czuję się trochę jak w Silent Hillu, powiem wam szczerze. Brandon. Co to było? Proszę sobie żartów ze mnie nie stroić, jestem poważnym, dorosłym człowiekiem. Dobra, moi drodzy. Wyskoczyło nam behind you. Ja się za 3, 2, 1... Nic za nami nie ma. Na pewno, na pewno. Kolego! Że uderzasz? Lampka. Czy też były takie lampy? Były. Czemu teraz dopiero zwróciłem na to uwagę? Nie. Aha, może dlatego, że się korytarz trochę zmienia. Ciemno jak w dupie. Halo? Nie ma nikogo. He always is watching you. Żeby to był koniec tej gry? Jeśli tak, to będę srodze zawiedziony. Nie. Dobra. Uff, dobrze. Chyba musimy iść na tą stronę, ale jestem ciekawy. No nic, tutaj. Uh,
I hope you get fun. No jasne, że mam fan. Żebym wyglądał, jakbym nie miał fanu? A ja mogę się wrócić? Nie mogę się wrócić. A pójść tędy? Też nie. Dobra, wszystko jest czerwone i nic nie widać za bardzo. Tylko jakieś policyjne... Ale nie mogę tam wejść. Jakieś strasznie głośne dźwięki. Mój Boże. Halo, nie mogę tędy przejść? Dobra, mogę tędy. Tutaj mam do góry nogami, bo wiadomo, że jak jest do góry nogami, to jest straszne. Siłą rzeczy, bo jest coś innego. Do góry nogami musi być straszne. This whole situation has just turned his whole life upside down, face. It's no concern of mine if it's turned his life upside down, face. Jake's a good boy, aren't you, Jake? Yeah! Ja mam znowu czerwone drzwi. Prawda, nie widać, że one są czerwone, bo wszystko jest czerwone, ale uwierzcie mi, to są czerwone drzwi. Dobra. Wejdźmy w nie. Albo i nie. Aha, dobra, wcześniej weszliśmy w prawo, to teraz wchodzimy w lewo. No dobrze. Ej, ten Resident Evil. Jak ładna muzyczka, czy to jest pralnia? Jeśli tak, to jest jedna z dziwniejszych pralni, jakie byłem w życiu. To na pewno. Oczywiście drzwi wyzamykane, ale muzyka bardzo przyjemna. Okej. Udało nam się gdzieś wejść do jakiegoś pokoju. Jestem zaskoczony tym. Szkoda, że jest tak ciemno. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Nie wiem, co tutaj leży na ziemi. Czy ten pokój jest tylko po to, żeby był pokojem? I nic więcej? Gdyby nie było może tak ciemno strasznie, ale ja mam na full rozjaśnione. Mimo, że tego nie widać, ale mam na full. A nie tutaj rest. Aha, trzeba było się położyć do łóżka. No tak, no bo w horrorze jak cię coś ściga, jesteś w surrealistycznym, trzeba się do łóżka położyć. No tak. Odpoczywaj, koleżko. Odpoczywaj. Wszystko jest teraz z jakiegoś powodu z mięsa zrobione. Nie przeczytałem, co tam było napisane. Ten dźwięk faktycznie mlaskania. Coś tam było znowu. This is the guy, tak? You are coś. Jest to dziwne doświadczenie. Okej, okay, nie mogę stąd wyjść. Do you see? To przeczytałem. Brief. Teraz stąd się mogę jakoś wydostać. Czy to kakafonia dźwięk nie zaleja? Kaj. Nie przeczytałem znowu, co tam było napisane. Mogę już się stąd wydostać? Nie mogę, zamieniło się w mur. Ale tutaj są drugie drzwi. Pamiętajcie, moi drodzy. Każde wyjście jest wejściem gdzie indziej. Mądrości Artura numer 785. Co tu się odpierdala? Od tyłu puszczona jakaś ładna piosenka. Ale znowu mamy Resident Evil, który nam trochę psuje cały koncept. Przynajmniej coś przejrzyście jest tutaj. Teraz za tymi oknami coś widać? Nie, nic nie widać za oknami. Stąd żeśmy wyszli. Tu? Nie. Może tam.
Ale biegać nie możesz. Ale biegać nie możesz. Tu w lewo. Zobaczmy, tu w lewo. Nie, tu w prawo. Krewka, krewka. Jesteś pojebany. Dobra, tutaj też nie. No, czyli musimy iść tutaj. Okej, okay, udało nam się. Zobaczmy. Strasznie dziwne rzeczy się dzieją w tej grze, naprawdę. Okej, okay, jesteśmy nad jakąś zatoką. I need to explore this place. A mogę przejść, mogę pójść tam. Tutaj coś jest. Strasznie skaczemy. Nie wiadomo, o co chodzi. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Aha, tam jest jakaś latarnia morska, okej. Okay. Ewidentnie, powiedziałam, musimy się dostać do niej. Ten księżyc jest jakiś dziwny, nie uważacie? Jakby on nie był za horyzontem, tylko jakby w naszej przestrzeni. Jakąś lampę mogę wziąć? Nie, tutaj jest tylko zatoka. Nie podobają mi się te dźwięki. Szkoda, że nie możemy biec. Może byłoby szybciej troszkę. No, gra jest dziwna bardzo i kompletnie nie rozumiem, o co w niej chodzi. A tu z tego bunkra chyba żeśmy wyszli. Okej, to był bunkier jakiś. No dobrze. To idziemy w stronę latarni morskiej niczym Alan Wake. Dobrze, latarnie są ustawione. Po prostu pewnie nie za bardzo wiedział, jak ogień zrobić, więc postawił na takie latarnie. Okej, okay, pójdziemy najpierw do tej starej szopy, która w ogóle nie wygląda podejrzanie. Ani trochę nie wygląda podejrzanie, stara szopa. Dobrze, otwieramy drzwi pół godziny. O, chwileczkę. Coś tutaj się wydarzyło. Aha, dobra. This place feels familiar. Maybe there's something useful here. Jest TV. Stove, dishwasher. Fridge. Lamp. Bed. Radio. O, radio, okej. Okay. To jest zajebane dźwięki z Silent Hilla. To są zajebane po prostu dźwięki Silent Hilla. Chyba, że to jest jakiś uniwersum Silent Hilla na przykład. Co byłoby dosyć interesujące w sumie. Damn it, it doesn't work. The fuck? Note. No dobrze, zobaczmy. Come. What the fuck? Nic tutaj nie widziałem. I need to go to the pier. Pyre? Pure? Piper? Piper? O. To jest Amelion. Co to jest? Amelion. Co? Amelinon. Co to jest? Amelinowe, no jakie? Amelinowe. To chyba jest latarnia, nie? To mi się wydaje. Lighthouse, to powinna być latarnia. O Boż. I trochę mam też, powiem wam, natłok dźwięków w tej grze. Oczywiście, że one budują klimat. Wiem, że nie. A ty jeszcze wolniej? Nie możesz chodzić? Musisz chodzić tak wolno? AS. Tu. Gdzieś tam było napisane to the pier. Okej. Okay. Boli mnie to. Idzie 1000 lat. No, mordo, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, zapraszam. No, już, się do góry. Ale tutaj strasznie. Wiecie, co mi to przypomina? Przypomina mi to Morrowinda. No, spójrzcie sami.
to nie jest jak wejście do gwemerskich ruin? Chuj, wygląda jak wejście do gwemerskich ruin. Aha, czyli to latarnia. No co jest, kurwa, raz, dwa, trzy. Aha, czyli to są takie fejkowe drzwi. Chyba, że tutaj gdzieś z boku jest wejście. Nie, bo mnie tutaj nie puszcza. A tu? Z tej strony. No nie. Dobrze, nie wiem, co to jest gier, ale chwileczkę. Dobrze, moi drodzy. Ja już wiem, co to jest gier. To jest molo. Dobrze wiedzieć. Człowiek, widzicie, człowiek uczy się codziennie czegoś nowego. Zmarnujemy sobie za to troszkę czasu. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Męczy mnie ten dźwięk coraz bardziej. Tym bardziej nasz bohater idzie po prostu naprawdę. Zesrał się w gacie i nie może iść szybciej. Dobrze, że miał gacie, bo się zesrał w gacie, a nie narobił na macie. Jest to bolesne. Czy księżyc jest większy niż był? Takie sprawia wrażenie. Trochę. Bo jednej wielkości księżyc sprawia, a my po prostu, no nieważne, jakby się skalował do nas. No dobra, jesteśmy na molo, tutaj, nie tutaj mamy wejść. Udało nam się dotrzeć na molo. Ała, to boli, naprawdę. No i co ja mam tutaj na tym molu zrobić? A, dobra. Musiałem iść najpierw do chaty, żeby potem wrócić się na molo. O, jakie piękne poligony. Cudowne. No, powiem wam, moi drodzy, jestem w konsternacji. Było to ciekawe, ale kompletnie nic nie zrozumiałem z tego. Okej, dzięki za dzisiaj, to był Deep Fear, a jestem najgorszym graczem na świecie i zafundowałem wam to. Link oczywiście jest tutaj w opisie, gra jest darmowa. To jest demo, podobno.